W tym filmie pokażę, jak obliczyć odległość punktu od płaszczyzny. No i zakończymy ten film pewnym wzorem, no, który można zapamiętać, a można też po prostu zapamiętać sposób obliczania tej odległości i w razie czego ten wzór sobie odtworzyć. No więc sytuacja jest taka, że mam pewną płaszczyznę, którą mam zadaną w postaci równania ax plus by plus cz równe d, a b i c naraz nie są 0. To jest zapisane w tym warunku. I mam pewien punkt P0, który leży, powiedzmy, nie leży na płaszczyźnie. No jasne jest, że jeżeli punkt leży na płaszczyźnie, to jego odległość od tej płaszczyzny chyba jest 0, prawda? Tak byśmy tę odległość zdefiniowali. My tutaj dostaniemy taki wzór, z którego będzie to wynikało, także nie będziemy się musieli kłopotać. Natomiast na razie na chwilę załóżmy, że ten punkt nie leży na płaszczyźnie i zastanówmy się na chwilę teraz, co to właściwie jest odległość punktu od płaszczyzny, jak można by to zdefiniować. No, wydaje się, że taka sensowna definicja to byłaby taka, że, no, że jeżeli cokolwiek to ma być, to musi być taka odległość tego punktu na płaszczyźnie od punktu P0, który jest najbliżej punktu P0. Tak? Czyli byśmy znaleźli na płaszczyźnie taki punkt, który jest najbliżej od punktu P0, policzyli odległość między tymi punktami i to byśmy nazwali odległością punktu od płaszczyzny. I rzeczywiście to jest dobra definicja. I teraz, gdzie jest punkt na płaszczyźnie, który jest najbliżej punktu P0? No, jeżeli chwilę się tak zastanowimy, to chyba on jest taki, że to trzeba by narysować prostopadłą tutaj, prawda, przechodzącą przez ten punkt P0, prostopadłą do naszej płaszczyzny. I ten punkt przecięcia, może nazwę go M, to wydaje mi się, że to będzie najbliżej punkt, prawda? No dlaczego tak będzie? Jeżeli wybiorę sobie jakiś inny punkt na płaszczyźnie, na przykład P, nazwę go, może nazwę x, y, z, bo te jego współrzędy nam się potem przydadzą. Powiedzmy, że mam P, x, y, z. I teraz co? Jak się ma ten odcinek do tego odcinka? No to ja widzę, że ponieważ to była prostopadła, to tu mam kąt prosty. Czyli powstał mi tutaj trójkąt prostokątny, którego P0M jest przyprostokątną, a P0P jest przeciwprostokątną. No to jasne jest, że ta przeciwprostokątna jest zawsze dłuższa od tej przyprostokątnej. Prawda? Czyli rzeczywiście dla każdego innego punktu na płaszczyźnie jego odległość jest większa niż tego punktu P0M. No dobrze, czyli właściwie zadanie już powinniście umieć rozwiązać, jeżeli oglądaliście poprzedni film, bo w poprzednim filmie była mowa o tym, jak znaleźć równanie prostej, która przechodzi przez zadany punkt i jest prostopadła do płaszczyzny. Czyli jeżeli znamy już to równanie tej prostej, no to trzeba by znaleźć przecięcie tej prostej z płaszczyzną. To by nam dało punkt M, czyli rozwiązać pewien układ równań, a następnie obliczyć odległość punktu P0 do punktu M. I rzeczywiście to jest dobra droga. My to zrobimy troszeczkę inaczej, to będzie troszeczkę szybszy sposób, ale tamten jest też bardzo dobry i jeżeli ktoś chce, to może sobie spróbować i zobaczyć, czy mu wyjdzie to samo. My tutaj zrobimy inaczej, no więc może tak. Tutaj oznaczę sobie ten kąt teta i teraz d to będzie ta odległość, tak? D to jest odległość P0 od płaszczyzny. I wiemy już, że to jest długość wektora P0M. Tak to może oznaczę. No i teraz ja wiem, że co? Że długość wektora P0M, może taką przeprowadzimy, że do długości wektora P0P, tak? Czyli patrzę sobie na ten trójkąt prostokątny długości wektora, to jest kosinus teta. Kosinus tego kąta teta, prawda? To do tego to jest kosinus teta. No dobrze, czyli d to jest długość P0M, czyli długość P0P, gdzie P jest dowolnym punktem na płaszczyźnie, razy kosinus teta. No dobrze, teraz jeszcze to troszeczkę. Otóż pomnożę to i podzielę przez P0M, dlatego że za chwilę coś może dostrzeżemy. O, i dostaję taki wzór. Ale co tu jest? P0P, P0M, cosinus teta, tak? Czyli to, co tutaj jest, to jest iloczyn skalarny wektora P0P przez wektor P0M. Ja może jeszcze tutaj przeprowadzę jedną operację, która po chwili stanie się jasna, ale na razie może nie będzie jasna, ale ten kąt to jest, jak tak narysowałem, to jest kąt na pewno ostry
czyli ten kosinus jest dodatni. Czyli ja mogę bezkarnie wstawić wartość bezwzględną, prawda? Ja wiem, że ta rzecz jest dodatnia, czyli jest równa swojej wartości bezwzględnej. Czyli ja na dole mam długość, wobec tego nie będę się długością przejmował, natomiast tutaj sobie wpiszę P0P kosinus teta. Za chwilę się okaże jasne, dlaczego tak jest warto zrobić. No dobrze, teraz tutaj co odnajdujemy? No tutaj mam długość jednego wektora, długość drugiego razy kosinus kąta między nimi. No to jest ich iloczyn skalarny, prawda? Czyli to jest, mam wartość bezwzględną, iloczyn skalarny wektora P0P razy wektor P0 skalarny. Moduł przez długość wektora P0. Dobrze, co nam to dało? Oczywiście nie znamy nadal wektora P0M i nie znamy wektora P0P. Za chwilę się okaże, że to nie jest konieczne. Zobaczmy. Natomiast, dobrze, teraz nie znamy wektora P0M, ale znamy jego kierunek, prawda? Znamy jego kierunek, bo wiemy, że ten wektor P0, ta prosta, to jej wektor kierunkowy, może V, to ma współrzędne ABC, prawda? Wiemy już z poprzednich filmów, że interpretacja tych współczynników ABC to są współrzędne wektora prostopadłego. Czyli wektor P0M ma ten sam kierunek, co wektor V. Zatem są proporcjonalne, czyli mogę napisać P0M wektor jest T razy mój wektor V, T razy V, prawda? I T dla pewnego T należącego do R. Dobrze, no to mogę kontynuować tutaj. Kontynuuję. Czyli mam tak. P0P skalarnie przez TV moduł. No dobrze, przez długość wektora TV. Dobrze, teraz ja wiem, że iloczyn skalarny jest liniowy. Czyli mogę T wyłączyć przed iloczyn skalarny. Tu mogę dostawić nawias jeszcze na chwilę. Czyli wyłączam T przed iloczyn skalarny, a potem mam moduł. Czyli mam moduł T, moduł P0P razy V przez, no tu T też mogę wyłączyć, to mam moduł T, długość wektora V. O, teraz pierwsza obserwacja jest taka, że T znika. I mam P0P razy V. No i jeszcze teraz zobaczmy, czy potrafimy coś z tym zrobić więcej. Czyli mamy taki wzorek D, czyli odległość punktu P0 od płaszczyzny, to jest PZ, długość P0, znaczy wektor P0P pomnożony przez wektor V, wartość bezwzględna przez długość wektora V. No dobrze, to teraz co to jest P0P? Otóż P to był dowolny punkt na płaszczyźnie, czyli P0P to ma współrzędne jakie? X minus X0, Y minus Y0 i Z minus Z0. Prawda? To był wektor, który łączył dowolny punkt na płaszczyźnie, który nazwałem P, z punktem P0. Tak? Czyli koniec minus początek. No dobrze, czyli, no a V, wiemy, że V to jest ten wektor współrzędnych ABC. Czyli możemy tutaj zapisać. I to, co to jest iloczyn P0P razy V? Czyli to jest tak. P0P razy V to jest, no właśnie, V ma współrzędne ABC, czyli A razy X minus X0, plus B Y minus Y0 plus C Z minus Z0. I jeszcze ostatni prawie krok, patrzymy co to jest. Czyli to jest tak, AX plus BY plus CZ minus, może tu postawię nawias, AX0 plus BY0 plus CZ0.
Dobrze, teraz to znamy, bo znamy punkt x P0, czyli znamy x0, znamy y0, znamy z0, znamy ABC. Nie znamy x, ax plus by plus cz. No dobrze, ale x, wiemy, że x był punktem, który leżał na płaszczyźnie. Zatem jego współrzędne spełniają to równanie. Zatem ax plus by plus cz to jest po prostu d. Prawda? Czyli ta rzecz tutaj to jest d. Czyli wiemy, że ten iloczyn skalarny to jest d minus ax0 minus by0 minus cz0, albo może inaczej, minus ax0 minus by0 minus cz0, przepraszam, plus minus d. No dobrze, to teraz widzimy, a co to jest długość V? No długość V to jest pierwiastek sumy kwadratów jego współrzędnych, czyli a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat. No i ostatni krok, prawda, patrzymy, czyli d to jest moduł tego iloczynu, to jest nasz iloczyn. Teraz czy mam minus pod modułem, czy nie mam, to jest wszystko jedno, mogę go opuścić, prawda? Czyli mam ax0 plus by0 plus cz0, cz0, cz0 minus d, moduł, podzielone przez pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat. O! I to jest wzór na odległość punktu o współrzędnych x0, y0, z0 od płaszczyzny, która jest zadana równaniem ax plus by plus cz równe d. No i widzimy teraz, że jeżeli punkt x0 leży, ten punkt P0 leży na tej płaszczyźnie, to znaczy ax0 plus by0 plus cz0 jest równy d, czyli to jest 0, tak jak być powinno. No, czyli ten wzór, choć wyprowadzaliśmy go dla punktu P, który leży, prawda? Mieliśmy tutaj te trójkąty i tak dalej, więc wyprowadzaliśmy go dla punktu, który leży poza płaszczyzną, ale prawda, on obowiązuje również dla punktu na płaszczyźnie i wtedy daje poprawną wartość 0. No i teraz widać, po co był ten moduł. Otóż ten moduł był po to w gruncie rzeczy, że my tak naprawdę nie znamy, nie wiemy, czy wektor ABC, prawda? Nie wiemy, czy ten wektor V tak naprawdę, prawda? My nie wiemy, czy wektor V jest w tą stronę, prawda? Czy tu jest V, czy może V jest w tą stronę, prawda? Tego, z tego równania nie wiemy. To równanie, prawda? To równanie, płaszczyzna wyznacza nam tylko kierunek prostopadły, nie wyznacza zwrotu tego wektora, tak? I żeby o to nie dbać, bo wtedy byśmy dostali kosinus tego kąta, prawda? Mogłoby się zdarzyć, że jak zapomnimy o tym module, to dostaniemy kosinus tego kąta, czyli minus kosinus tego. Tak? Wobec tego moglibyśmy dostać ujemną odległość, to jest niemożliwe. I teraz w ten sposób właśnie, biorąc moduł tutaj, co na tym poziomie niczego nam nie zmienia, prawda? Bo tutaj mamy ten wektor P0m i ten wektor P0p, no są właśnie zawsze takie, że ten kosinus jest mniejszy, że ten kąt jest mniejszy od 90 stopni. Natomiast w tym przejściu, krótko mówiąc, my nie wiemy, czy P0m jest równoległe do V, czy też V jest w drugą stronę. Czyli naprawdę, czy byśmy dostali, jakbyśmy zapomnieli o tym module, to byśmy mogli dostać kosinus nie kąta teta, tylko 180 minus teta, czyli minus kosinus teta. I teraz wzięcie tego modułu tutaj, no, chroni nas przed tym rozważaniem.